Trzeba ładne tło mieć, czasami nie. U mnie to wiecznie na odwrót. Słuchajcie, siema, no witam wszystkich. Słuchajcie, jakby ktoś powiedział, rok temu może nie, ale dwa lata temu by powiedział, że mój kanał tak daleko pójdzie, tak to się wszystko rozwinie, to no powiem wam, nie uwierzyłbym mu. I dzisiejszy sprzęt, który przyjechał na testy do mnie, to chyba potwierdza, że coś mądrego na tym kanale mówię i coś dobrego robię, także wam dziękuję za to, że mnie oglądacie i tym razem dziękuję firmie Deje, że się do mnie zwróciła bezinteresownie i przyjechało na testy coś takiego. Falownik hybrydowy, jednofazowy o mocy 6 kW, także taki dejaczek wjechał do mojego magazynu energii, które już ledwo zipie. Na razie na 24 V. Ładuję auto elektryczne. Zapiąłem 2,9 kW i więcej się, nie powiem, że boję, ale więcej nie chcę, bo już 3 kW przez niego idzie. Jak coś szarpnie, to normalnie aż przeskakuje na bypass delikatnie. Także już trzecia godzina leci. Wykorzystuję to, co idzie ze słońca, ale też wykorzystuję magazyn energii, który już ma 17 użytkowe, a będzie miał pewnie 20 kWh i trzeba tutaj coś mocniejszego na 48 to przerzucić, bo jest potencjał, to trzeba wykorzystywać, bo ja z tego magazynu nie oddaję do sieci, także chcę wykorzystać z niego ile się da. Będzie auto elektryczne z niego ładowane już cały teraz sezon, ile się tylko da. Dodatkowo będzie jeszcze pralka, suszarka i inne rzeczy podłączone, bo w przypadku tego falownika jest jeden problem, że on jak już rozładuje baterię, to zaczyna je ładować, no inaczej się tego nie da ustawić i zaczyna pobierać na bypassie z sieci. A daj jak mi odepnie baterię, chyba dobrze mówię, odepnie mi baterię i będę tylko latał na sieci, a nie będzie ją dobijał, jeśli tego nie ustawię. Poprawcie mi, jeśli źle mówię, bo ja się wszystkiego tego dopiero uczę, instrukcję obsługi miałem pół godziny temu w rękach i tak przeleciałem. Także u mnie to jest tak, jak zamontuję, dopiero wtedy zaczynam naukę. No ale przejdźmy do tematu, co tu przyszło. Słuchajcie, taki mamy falowniczek w zestawie, 6 kW. I tak, przyszło razem z nim, on przyjechał w pudle, nie? Mamy tak, co w pudełkach, przekładnik jest ważny, żebym nie oddawał z tego magazynu do sieci. No i w ogóle zarządzanie właśnie wejściem, wyjściem, wszystko będzie fajnie do aplikacji liczone. Także przekaźniczek do pudełka, na razie niepotrzebny. Tutaj co mamy z takich wiadomych rzeczy, to łączność, czyli dongle, jak to tak się potocznie nazywa, łączność przez Wi-Fi, aplikacja i cała reszta do pudła, słuchajcie, i dalej podstawowe rzeczy, czyli czujnik temperatury, o, kluczyka jak użyłem, zaraz pozaglądamy do środka, czujnik temperatury, który na baterii umieszczamy zgodnie z instrukcją, później śruby montażowe. U mnie chyba inne pójdą, ale zobaczymy. MC4, bo tutaj mamy dwa wyjścia MPPT. Jeszcze ich nie przemierzyłem, czy jest tutaj jakaś dioda albo coś, czy to są osobne, czy jednak są wspólne. To się sprawdzi, albo jak nie zapomnę. Przewód do komunikacji. I taki temat, słuchajcie, feryty, dwa feryty mam. Tu mam instrukcję, dwa feryciki mam. Jeden większy, drugi mniejszy. I tak, ten większy, znaczy może tak, mniejszy ma być do przewodu od komunikacji. Czyli taki przewodzik owinięty 4 razy. No okej, okay, no owinę taki przewodzik 4 razy, okej. Okay. Ale tutaj mi piszą, żebym ja tutaj przewody od baterii owinął 2 razy. I to jeszcze dwa przewody, żebym owinął. No dobra, jakim ja to mam cudem zrobić? Ja nie widzę, żeby ktokolwiek stosował te feryty. Zobaczcie. To i tak mam 35. No, powiem wam, jakby się uparł, to bym owinął, tylko ja się tak troszeczkę boję jeden przywód ku drugiego na ciasno plus i minus dawać w takiego feryta. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest aż tak bardzo potrzebne. No, ja bym pokombinował, tretkami bym porozpinał i jakoś by to było. Mniej więcej. Żeby to, no to żeby bezpiecznie było, żeby się nie grzało. Co on konkretnie ten ferycik robi?
Bo internety, internety, ale wasza wiedza też jest ogromna. Ja się z niej uczę, z komentarzy i inni się też nauczą. Także lecimy dalej. I tak. Rozłącznik od PV-ki. I tu mamy uruchomienia falownika. Nie byłbym sobą, jakby już bym go nie porozkręcał. Znaczy wyświetlacz to już będziemy, jak będzie uruchomiony. Cała reszta będę się uczył, jak to ustawić, co to zrobić. Tutaj mamy środeczek. Dajcie światła. Środeczek, czyli tutaj mamy, to tu widać, że są feryty pozakładane. O, chyba to są feryty. No. Albo i nie. Dobra, nie będę tu się wymądrzał, jeśli nie wiem. Mamy tak, plus minus dwie sztangi założone. Ale powiem wam, no mogliby te ósemki śrubki dać. Ja na te szóstki jestem uczulony. Mam tam te przewody na szóstki zakute, ale jakoś tak uczulony na to jestem. Wolę, żeby były grubsze. Czyli wejście plus minus. Tutaj mamy wejście komunikacyjne. Czyli tutaj sobie wchodzimy w porty. Tutaj czujnik temperatury się gdzieś do któregoś podłącza. To jest wszystko w instrukcji. Fajnie opisane. No i mamy generator, load i grid. Czyli tutaj dajemy zasilanie. No, fazę i neutralny. Tutaj mamy wyjście z falownika, a to jest z tego co wiem, można i zasilać, albo można też pobierać. To się będę naumiewał, bo może to wyjście będę miał, wyjście wykorzystane jeszcze w jakimś celu. I tutaj normalnie to wszystko skręcamy sobie ładnie. Wszystko jest fajnie opisane, LN, żeby się nie pomylić. Pamiętajcie zawsze 4 razy sprawdzać, zanim podłączymy, żeby się nie rąbnąć. Szyna do uziemienia jest tutaj i też wiem, że ma z instrukcji, ale powiem wam, w instrukcji było, a tu nie ma, a nie ma jednak. Bo w instrukcji jeszcze jest napisane, że tu jest śruba na mocowaniu, ale jednak widzę, że nie ma. Mówię to zawsze tak na wariata, chyba że tu jest, nie, nie ma. Dobra, czyli mamy całe uziemienie, a z drugiej strony tak, bo to jest przykręcone, jak złapię ostrość, to przykręcony jest spód do tego, do obudowy, czyli to jest wszystko jednym uziemieniem. No i dobra, czyli tutaj mamy temat oględzin załatwiony. No mnie to już robotę zrobi, bo no jak widzicie, tam 3 kW i nic nie zrobi więcej, a pasuje mi wyładować magazyn, a 3 kW to jest mało. Przy 48 V 3 kW to on nawet nie poczuje, także 6 kW mnie interesowało, żeby to tak nie będzie na tych 6 działać, ale sobie będzie na połowie latać, a jak pik przyjdzie albo coś, to nie będzie problemu, on nawet tego nie poczuje. Kolejna ważna sprawa to jest to, słyszycie cały czas tam tego, jak wyje, on tak wyje, że to jakbym nie miał tego w bunkrze, to bym to wypieprzył od razu na pole, bo to w domu to nie ma opcji, żeby coś takiego zamontować. A tutaj mamy radiator, czyli mamy falownik pasywny, cisza, spokój, tak samo jak z sufarem. Sufarek sobie tam wisi. Słuchajcie, produkcja dzisiaj idzie super. Idzie jak ta lala, południe. Jest, a ja już natukłem samych trackerów, 45 kWh, magazyn pełny. Wszystko pełne! Nie ma co z energią robić. Także co wam tu więcej opowiadał? Falownik, jak się zamontuje, znaczy nie jak się zamontuje, no tylko no, będę robił film z rozebrania tego wszystkiego, bo tak naprawdę słuchajcie, to co jest tutaj, to praktycznie wszystko zniknie. Ładowarka zostanie na razie, bo jeszcze panele ogarniają. Falownik idzie do wymiany, skrzynka będzie przeniesiona, zasilacz buforowy tu praktycznie tylko, ja mówię, barek jest, nie? To praktycznie tylko jest transformator i coś tam to wyleci. Znaczy przeniosę, może jak się uda sprzedać ten magazyn energii ze wszystkim razem z falownikiem, to przeniosę baterię. Po co się przewracam? To przeniosę może tutaj w pion baterię. Na razie baterie zostają w takim układzie, bo tutaj nie ma za dużo roboty przy zmianie tego na 48. Tylko muszę je tym markami poustawiać porówno. I tyle jest, minus sztanga na 48, plusik i wracam z powrotem, także jeszcze mi przewodów zostanie połowa z tego wszystkiego i to jest dobry właśnie układ, bo jest krótko i blisko falownika. Tutaj tak, dojdzie rozłącznik, o taki zamówiłem takiego apatarka sobie, tylko 160 amper bezpieczniki tam pójdą
Żeby to działało jako rozłącznik właśnie, nie taki hebel jak tam założony, tylko właśnie będzie hadzia, hadzia. Rozłącznik PV wyleci, bo mam przy falowniku, także już to nie będzie potrzebne tutaj. No i pół rozdzielnicy wyczyszczę. Bo tak, liczniki mi będą już niepotrzebne, czyli dwa liczniki wylecą, zabezpieczenia zostają. Tutaj dojdą dwa bloki, bo muszę wejść do falownika, już teraz mam 2,5 czwórkami przewodami, całe główne obciążenie na czwórkach zrobić. Tutaj pójdą w czwórki w bloki, z bloków sobie już 2,5 wszystkim rozejdę, także tutaj mi się zrobi ładnie troszeczkę miejsca. Cała plątanina wyleci, bo tutaj musiało iść przez licznik, wracać, cuda na kiju, a teraz pójdzie elegancko, bezpośrednio po prostu, bez żadnych kombinacji. I skrzynkę też wyczyszczę, żeby tam już nie było dodatkowych, że nisko, wysoko. Cała skrzynka będzie z niskonapięciowego. Właśnie z tego powodu, że już nie będzie właśnie takiego obciążenia. Co mi braknie, to sobie wtedy dobiorę z sieci. Priorytet właśnie, żeby ten magazyn wykorzystać i te panele na full. Ile tylko się da wykorzystać. Jak odetnie magazyn, to będę leciał z sieci. Ale chcę właśnie wykorzystać, chcę zobaczyć ten kierunek paneli moich. Bo dla tych, co jeszcze nie znają mojego kanału, ten magazyn zasila, już moment, o, przez MPP trackera te dwa panele na południowy wschód, południowy zachód tutaj jest kierunek i południowy wschód mamy tutaj 2,4 kW, południowy wschód, tak, 2,4 kW, kąt 55 stopni, także tutaj to zasila cały magazyn, no można tak powiedzieć off-gridowy z dobijaniem z sieci. No staram się jak najmniej z tej sieci dobierać, maksymalnie go wykorzystywać, dlatego dzisiaj takie ładna jest pogoda, to cisnę go. Ładuję w elektryka, o, tam się kolega pląta, ciepło ci, nie? Ładuję w elektryka, do środka, bo wieje, będzie słabo słychać. Ładuję w elektryka, ile się da i. No i wykorzystuję tę całą energię. No i ostatnie podrygi tamtego, tak stroma docieramy. On później, nie wiem, może pójdzie do kolegi. Mi już, że tak powiem, niepotrzebne, trzeba troszeczkę innych wspierać, co mają gorzej. Ja miałem kiedyś gorzej, teraz mam lepiej, nie wiem, powiem wam, bo ja nie mam dużych wymagań, powiem. No. Ja tam kaszankę lubię zjeść, o. Ten ziemniaki moje ze schoboszczakiem mi wystarczy, ja to wykwin. Widzicie, nawet mi się czasem ogolić nie chcę, taki człowiek ze wsi, ale lubię coś zrobić, lubię coś pokombinować. I lubię się z innymi tym podzielić, bo do grobu tego nie wezmę. A dzięki temu, że się dzielę od 2016 roku z wami, tym wszystkim, no, na początku ciężko to szło, teraz to już tak, powiem wam, na część życia, bo jakbym teraz zniknął, to troszeczkę też by głupio było. Jakiś człowiek ma obowiązek wobec widzów, bo już prawie 20 tysięcy subskrybentów doszło na kanał, na którym ani nie proszę o lajki, ani nie proszę o subskrypcję, tylko pokazuję po prostu to, co robię, czym się bawię, w kółko na okrągło nudne filmy robię. I pozdrawiam wszystkich tych, co piszą, że wiecznie to samo. No życie, tak czasem jest. Także daj jak leży, będzie montaż, myślę może w tym tygodniu, tylko no mówię, ja tutaj to wszystko musi wylecieć i ja to wszystko muszę zbudować od nowa, bo czego się już nauczyłem. Już to będzie, nie będzie nigdy takie do końca, jak ma być, ale będzie lepiej na pewno i wiem, czego chcę i wiem, do czego dążę, także cały czas cisnę do przodu, zobaczymy, jak to jest. Także co wam więcej będę tutaj opowiadał. Dziękuję, że mnie oglądacie, dzięki temu pojawiają się takie rzeczy fajne na kanale i mogę ja skorzystać, możecie wy skorzystać, czyli dla wszystkich na plus. Także co wam więcej będę opowiadał? Dajcie znać z tym ferytem, co dzieje i jak. Czy zawinąć te przewody, czy nie zawinąć? No i myślałem, że nie da rady zawinąć, jak tak się przeglądałem, to no jeszcze by to połowijał, tylko musiałbym to typkami tak połapać, żeby z jednej strony był plus, z drugiej minus. Czy to coś dano, bo nigdzie tego nie widziałem, powiem wam. Wszyscy mają te instalacje, rozłączniki, ale tego ferytu nie widziałem. Ale jak jest, to po co się mam jest, nie? Dobra,
Co wam więcej będę opowiadał. Trzymajcie się ciepło, szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo słoneczka, pogody, ducha, pogody, światła. Także tyle. Ja się biorę, ja dzisiaj na testach, dzisiaj to w ogóle jest dużo różnych testów. Słońce wyszło, to we mnie jest energia i latam od jednego do drugiego. Filmy robię. Mam nadzieję, że pożyteczne. Trzymajcie się ciepło. Cześć!